Witajcie, moi drodzy na kanale Kryptostasiach, Specjalnie dla Was ruszam z nową serią, która będzie się odbywała co tydzień marketowych update'ów. Czyli po prostu będziemy się spotykać na tak krótkie, myślę, 10 minut, robić sobie update z najważniejszych informacji, które wydarzyły się minionego tygodnia oraz z moimi analizami, z moimi powiedzmy przewidywaniami tego, co na rynku w najbliższym czasie się stanie. Także żebyście mieli wszystko w pigułce, czyli taki odcinek must have na nowy tydzień do oglądnięcia wszystkich najważniejszych informacji rynkowych oraz mojego własnego spojrzenia na rynek. Mam nadzieję, że się będzie podobał. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście przypominam, że ci, którzy nie mają jeszcze konta na giełdzie, ja korzystam z Bybit'a. jeżeli chcecie wspomóc społeczność oraz kanał, na dole macie link, z którego możecie się zarejestrować, i oczywiście macie multum, multum konkursu, gdzie na start możecie sobie zgarnąć kilkadziesiąt. Dolców. Także zapraszam i nie przedłużając, zaczynajmy już odcinek. Wszystkie rozwinięcia, moi drodzy, tego co będę wam pokazywał, macie na Discordzie. Discord jest 100% darmowy, także serdecznie was na niego zapraszam. Tam naprawdę multum, multum wiedzy, doświadczonych ludzi od tradingu i nie tylko. Także zapraszam. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy sobie może od szybkich informacji, tak, czyli tego co jest najważniejsze dla nas, jeżeli chodzi o rynki. I oczywiście. Nie tylko krypto, ponieważ rynki tradycyjne również oddziaływują na rynki krypto. Jak możecie zauważyć na tym diagramie, oczywiście dług Stanów Zjednoczonych tutaj mamy podzielony pomiędzy Republikanów a demokratów. No i oczywiście on cały czas idzie do góry. Tutaj się nic cały czas nie zmienia. W tym momencie mamy zadłużenie na poziomie plus minus 30 trilionów dolarów. Także ta inflacja, która jest w Stanach Zjednoczonych oraz pół problemy gospodarcze, można byłoby powiedzieć, no na razie nie mają. A końca. Zobaczymy, jak to się zakończy. Oczywiście dolary będą musiały być dodrukowywane ze względu na różnego rodzaju sytuacje, nie tylko ekonomiczne, ale również działania wojenne. Także warto na to zwrócić uwagę. Nie zmienia nam to na dzień dzisiejszy zbyt wiele, jednakże ten dług w Stanach cały czas rośnie. Oczywiście, druga informacja, dosyć ciekawa. Tutaj mamy wiadomości o uruchomieniu FTX-2.0. Oczywiście wzrost został spowodowany, no bo wiadomo, że takie informacje są. Są bycze dla, dla danych coinów, jednakże ja do sw swoje zaufanie do ftx i sama Bankmana straciłem w 100%. W żadnym wypadku nie będę chciał mieć nic wspólnego z tą giełdą czy z ich e tokenem, dlatego że. Na rynku krypto bardzo ciężko zbudować tą narrację, gdzie budujemy sobie zaufanie, bardzo szybko jesteśmy w stanie ją stracić. Także jeżeli chodzi o giełdy, pamiętajcie, nie wybierajcie giełd, które a nuż gdzieś tam tokeny urosną, a nuż giełda jest jakaś fajna. Bierzcie giełdy z dużym potencjałem, z dużą płynnością, przede wszystkim zabezpieczone i z tymi giełdami, które mają potwierdzenie i zabezpieczenie finansowe. Także FTX, jeżeli jesteście fanami. Możecie gdzieś tam pospekulować, nawet pod spadki tak naprawdę, bo te lokalne wybicia i tak będą pewnie ubite. Jednakże ja z tego korzystał nie będę. Z ciekawych informacji znów się obudził jakiś portfel, który miał od 8 lat. 8 lat temu został założony. Obudził się, ma 8 tysięcy Ethereum i ja oczywiście w całości przeniósł. To jest portfel, który powstał w 2015 roku, miał 8 tysięcy Etherów i. No cóż, ktoś się obudził, zobaczył, ile ma, zobaczył, ile tam jest pieniędzy, ponieważ 14,7 miliona i ten adres oczywiście te środki przeniósł. Co z nimi zrobi, gdzie? Ja uważam, że głupotą byłoby teraz sprzedawać. Jesteśmy w bezsie, jesteśmy w takiej słabej sytuacji rynkowej, także myślę, że jak ja bym się obudził z, taką, z takim portfelem, na pewno bym raczej starał się to przetrzymać, prawda? No bo teraz ceny wcale nie zadowalają. Oczywiście szybka informacja. Visa Mastercard będą pewnie dołączały do jakiegoś tam pilotowego programu brazylijskiego CBDC. Nie chcę tu siać hudu, nie o to chodzi. Prędzej czy później, tak, CBDC czy jakieś tam niestety, niestety kontrole nad naszymi prędzej czy później wszyscy będziemy kontrolowani. Więc póki nie jesteśmy, trzeba gdzieś tam z tego korzystać. Jednakże no, Warren Buffett wspiera Nubank. Warren Buffett jest przeciwko kryptowalutom. Zobaczymy do kiedy, zobaczymy do jakiego czasu, a może wyjdzie na to, że po cichu gdzieś tam inwestował. Chiny tutaj wiadomo, Healthcare Energy z znalazł CBDC Pay. I to jest dosyć ciekawa zależność, ponieważ słuchajcie, wtedy kiedy Stany chcą uwalić kryptowaluty, nagle Chiny się budzą i chcą, e, prawda, nagle dla nich kryptowaluty są rewelacyjną inwestycją, tak samo jak tutaj Chiny inwestują miliardy dolarów w Metaverse, prawda, czyli nagle w momentach, w których gdzieś tam krypto nie są, na propsie w Stanach Zjednoczonych, Chiny je hołdują, prawda? Chcą je wybić do góry. Wtedy, kiedy Stany Zjednoczone, powiedzmy, hołdują właśnie krypto, mówią, że wszystko jest OK, że Bitcoin dojdzie do SP500 i tak dalej, i tak dalej, Chiny nagle je banują, robią restrykcje. Także tutaj jest ewidentna walka też pomiędzy Chinami i Ameryką, jeżeli chodzi o te tematy kryptowalutowe. Na czym to ma, jakie to ma mieć tak naprawdę znaczenie? No, ciągnięcie fudu. Ciągnięcie FOMO, prawda, wiadomo, że tu market makerzy robią największą robotę, więc no niestety nic nie zrobimy. Trzeba patrzeć na te, na te informacje, trzeba patrzeć też na zależności, co się dzieje w takich sytuacjach, w których są wypuszczane pewnego rodzaju ważne informacje, co się dzieje na wykresach. SP500 czy Bitcoin, prawda? I wtedy możemy gdzieś tam wywnioskować i przyspekulować delikatnie na cenie. Postał pierwszy stablecoin na Bitcoinie. Mamy taką sieć Ordinals, która jest BRC20. Oczywiście, tutaj możecie sobie zobaczyć, ten stablecoin niby napisali w artykule clickbaitowo, tak jak każdy youtuber robi clickbaitowe tytuły. No, musi to być niestety, inaczej mało kto myślę by doklikał. Jednakże, ten stablecoin jeszcze nie powstał, nie ma go na CoinMarketCapie, także myślę, że powoli, powoli gdzieś tutaj. W ogóle dosyć, ciekawa, dosyć ciekawy temat z tą siecią Ordinals. Kto chce, niech się zainteresuje, wychodzi na niej trochę tokenów. Jest to przytykanie <laughs> przepustowości Bitcoina na pewno, jest to zwiększanie opłat na sieci Bitcoina na pewno, coraz większe gdzieś tam ruchy, coraz większe gdzieś tam elementy powstawania właśnie na tej sieci różnego rodzaju tematów może być, może ponieść Bitcoin z tego tytułu jakieś konsekwencje. Także zwróćcie na to uwagę, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Nowymi coinami na ciekawych sieciach, no to jak najbardziej. Oczywiście sek. Wracamy do tematu seka, uznaje 37 kryptowalut za papiery wartościowe. Nie do końca im wychodzi temat, prawda, z XRP, ponieważ no jak wiecie, tam cały czas próbują dojść do jakiejś ugody. Teraz sobie nagle wymyślili, że 37 kryptowalut będzie również. Prawdopodobnie uznanych jako papiery wartościowe. Oczywiście tutaj mówimy o teście Huawei. Test Hueya, tutaj macie opisany w artykule, to jest to, czy aby jest potrzebny do tego, aby ustalić, czy dane aktywo jest papierem wartościowym, czyli stosują test Hueya. Czyli sprowadza się on do tego, że każda umowa inwestycyjna, która wiąże się z osiągnięciem zysku dzięki wysiłkom innym osób, musi być uznana za rodzaj papieru wartościowego. Czy to są wysiłki? <laughs> Różnie bywa. Różnie jest, oczywiście oni próbują na siłę według mnie już wchodzić w, w tematykę yy, uwalania kryptowalut i szukania w nich papierów wartościowych. Nie wiem, czemu to ma do końca służyć. No, jest to niesamowity fut, oczywiście. Jednakże ludzie dosyć ciekawie reagują, ponieważ już do tego futu tak bardzo nie dołączają. Także yy, Sekowi kończy się po prostu dobry papier yy, w ręce. Ludzie są coraz bardziej odpori, odporni na fut. Na FOMO jeszcze niestety nie ale na food faktycznie ludzie są coraz bardziej, coraz bardziej odporni. I oczywiście w tym tygodniu na szybko Wam pokażę tutaj kalendarz, miejcie na uwagę, ponieważ no, homes member, harker speaks, coś tam się może wydarzyć, jednakże unemployment rate w Stanach w piątek będzie na pewno ważnym, ważnym elementem, Cała, cały system, jeżeli chodzi o całe wiadomości, które będą nam mówiły o sytuacji zatrudnienia bezrobocia w Stanach Zjednoczonych mogą wpłynąć na rynki tradycyjne, na gospodarkę, za czym idzie również Spekulacyjnie możliwość ruchu na bitcoinie. Oczywiście, zapraszam Was również do, na mój kanał na Twitterze. Tutaj rzucam dosyć często różnego rodzaju informacje. Także wpadnijcie, newsów też tam trochę znajdziecie. Z ciekawych newsów jeszcze powiem, tak na szybko, dochodząc do już wykresów i moich gdzieś tam spekulacji cardano. 91% search index volume, czyli coś tam się na Cardano dzieje, coś tam na tych smart kontraktach może się ciekawego dziać, ponieważ Cardano Dex volume has reached 68,5 miliona, to jest dosyć duży wzrost, głównie na tym Minsłapie, także warto się zainteresować, zobaczyć co tam na Cardano się dzieje. Ja zwolennikiem, ani żadnym fanem Cardano nie jestem, uważam tą monetę za monetę bez jakiejkolwiek wartości, jeżeli mam być szczery. Nie inwestuję w nią na pewno long termową. Wiadomo, że day trading, rozgrywanie, gdzieś tam tradowanie, to co daje nam możliwości zarobku, to po prostu bierzemy. Jednakże ja zwolennikiem Cardano nie jestem. Co tutaj się dzieje z Bitcoinem? Wrócił nam Bitcoin do poziomu 28 tysięcy. I teraz ja Wam chciałem coś powiedzieć właśnie a propos tego bitcoina i moich przewidywań. No tutaj ja oczywiście wszystkie swoje zagrania pokazuję na Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam. Ja w bitcoina wchodziłem. W tych okolicach tutaj. Take profit miałem ustawiony w rangingu, jednak chciałem w nim po prostu cały czas bić. Kilka, kilka tradeów w tym rangingu wziąłem, były to dwa shorty, dwa longi. Ostatniego longa zamknąłem. Ostatniego longa zamknąłem na górze tego rangingu, nie wiedząc dokładnie, co tutaj się wydarzy. Wiadomo, nikt nie ma szklanej kuli, jednakże ten POC, czyli point of control, bardzo ważny punkt został tutaj nam wybity. Co się dzieje? Czy nam się stworzył imbalans? Tak naprawdę, jeżeli sobie wejdziemy na. Wykres jednodniowy. Zobaczymy, że ten imbalance po, ostatnim, po ostatniej próbie wybicia jest e, Boże, overbalans, przepraszam, jest stworzony, jest minimalny, e, prawda? Więc tutaj nie możemy mówić o żadnej zmianie, jakiejś sensownej trendu. Oczywiście mamy ten POC plus 382 z wysokiego time frame, point of control, czyli miejsce dużego wolumenu. Mieliśmy bardzo fajnego graba tutaj z jednodniówki, która kończy się za 14,5 godziny, no, w tym na ten moment, gdzie odcinek nagrywam o 11.30. Więc zobaczymy też, czy ta średnia zostanie tu przebita, czy ten punkt dosyć mocnej płynności, która jest w tym miejscu, zostanie przebity, czy zrejectowany. I tutaj, moi drodzy, mamy dwie opcje. No, dlatego, że jeżeli byśmy nawet tutaj wzięli i chcieli rozrysować sobie strefę FBG, czyli Fair Value Gapa imbalansu ze strategii Smart Money Concept, o której ostatnio mówiłem na odcinku. YouTube'owym możemy sobie znaleźć, że te okolice, właśnie 23-400 i te okolice płynności, która pojawia się na górnej części tej, em, tego niejakiego kanału równoległego, no to zobaczymy. Ja oscyluję, że ta cena, że ten FVG tutaj mógłby zostać wzięty. Widzę ewentualne z niego odbicie, z tego impulsywnego ruchu, nawet jak sobie przejdziemy na 4 godzinówkę, zobaczymy jak to wygląda. Myślę, że jak najbardziej moglibyśmy sobie gdzieś tą strefę jeszcze wziąć, odbić się od niej, ale zanim tak naprawdę przejdziemy i złapiemy płynności na tych niższych strefach, które ja sobie tutaj rozrysowałem, zresztą te wszystkie analizy macie update'owane na Discordzie, czyli do tego poprzedniego Major High, do tego bardzo ważnego punktu płynnościowego i wybicie całej tej konsoli, która się tutaj stworzyła tak naprawdę dołem. 25 tysięcy uważam, że Najpierw powinniśmy gdzieś tam, no zresztą nawet gap został stworzony. Najpierw gdzieś tam dobrze by było, żebyśmy zabrali tą płynność tak naprawdę z góry. Mamy tutaj kolejnego gapa na BTC CME, prawda? W okolicach 35 tysięcy. Ja wiem, że to jest wysoki poziom i, i, i nie każdy gdzieś tam w niego wierzy, tak? To się nie musi spełnić. Jednakże jak sobie zobaczymy na te kluczowe poziomy na Bitcoinie, ja oczywiście oczekuję nawet i wybicia do 32 tysięcy dolarów. Wybicie tego kanału zwyżkowego, z testowanie poprzedniego, poprzedniego, tak naprawdę już horyzontala można powiedzieć oraz tego major high próby tutaj wybicia tego całego trendu spadkowego. Korekty 1 do 1 nam się tutaj fajnie potwierdzały, więc myślę, że te 32 tysiące jest dalej w grze. Również uważam, że zanim chciałbym zobaczyć powiedzmy najpierw spadek do tych 25 tysięcy, ale na pewno w tych okolicach myślę, że będą dobre okazje do szartowania. Więc zobaczymy, co tu się wydarzy długoterminowo, długoterminowo, w znaczy długoterminowo, krótkoterminowo, jestem chwilowo byczo nastawiony. Oczywiście, jakieś małe korekty przy tym imbalansie, który tutaj został stworzony, mogą się wydarzyć, a nawet powinny. Jednakże tutaj mamy strefę bardzo niskiej płynności. Kilka razy próbowaliśmy to miejsce zreklamować, czyli ten range low, range low nie został jakoś sensownie tak naprawdę wybity. Mamy wybicie z powrotem do strefy płynnościowej, więc no tak naprawdę, tak naprawdę stworzenie tego większego overbalansu, wybicie do 1,382 i wyższej strefy płynnościowej oraz zaliczenie tego małego gapa wolumenowego byłoby jak najbardziej zdrowe. I ja osobiście widzę to w ten sposób, że zanim gdzieś tam weźmiemy te niższe strefy, dobrze by było zabrać płynność oczywiście z tej strefy wyższej. I nawet tutaj na tym wykresie też widzimy, że ewentualnie mogłoby to zostać wypełnione w ten sposób, prawda, 1, 2, 3, 7 na 32 tysiącach, na wielu analizach się to pojawia, także dosyć, dosyć ciekawy element. Oczywiście dodatkowo nawet możecie sobie zobaczyć, tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku live'owym na Discordzie, tutaj mieliśmy też dosyć ciekawą sytuację z zaliczeniem tego punktu, ponieważ jakbyśmy sobie nawet narysowali extension on major low w tej konsolidacji do major high, i z powrotem do naszego major low. Cena pięknie. O, nawet nie wiem, czy nie pięknie. O, w ten sposób, w ten sposób i w ten sposób. Cena pięknie nam zrespektowała praktycznie wszystkie extension, które są dosyć kluczowe. W moim mniemaniu, prawie 1,382, także dosyć fajne narzędzie. Pamiętajcie o nim. Bardzo często, bardzo często te kluczowe poziomy się po prostu sprawdzają. I oczywiście jeszcze szybki, moi drodzy, update, jeżeli chodzi o high bloka, Mieliśmy likwidację z time frame 7 siedmiodniowego i miesięcznego. W tym miejscu tam było bardzo dużo kasy, no jak widać po nią poszli. Likwidacja timeframeowa frame'owa miesięczna jeszcze nie zabrana. Także jeżeli popatrzymy sobie na timeframe miesięczny, czyli mamy liquid na poziomie 27800 został zebrany, prawda? Co jest dosyć tutaj, prawda? Ten liquid cały został zebrany, czyli mieliśmy fajne pieniądze zebrane, żeby zbudować dalszą strukturę. Ale dalej mamy strefę na 28500 zmianą struktury na 29300, co pokrywa się z 7-dniowym time frame'em, czyli tutaj mamy znowuż następne płynności do wypełnienia, prawda? Oczywiście, jeżeli byśmy się przełączyli na 3-miesięczny, no to tutaj widzimy, że dalsze, dalej początek strefy jest na 25600, prawda? Czyli patrząc z wyższego timeframe'a, tutaj się coraz większa kasa zbiera, czyli to, co wcześniej mówiłem zresztą na, na wykresach. I oczywiście górna strefa 30200, pierwszy liquid. No, zobaczymy, jak to zostanie zabrane. Ja myślę, że możemy gdzieś tam przespekulować te tak naprawdę kluczowe poziomy, o których mówiłem. Każdy z Was musi sobie gdzieś to nakreślić. I, i, I wybrać, co jest mu bliższe, prawda? Ja oczywiście wszystkie swoje rozegrania będę publikował na Discordzie i Twitterze. Na razie czekam, na razie patrzę, co tu się wydarzy. W malutkim shortcie jestem z ustawionym stop-lossem na break-even tutaj powyżej 28 tysięcy. Gdyby ta cena jednak miała spaść przetestować, będę tego shorta tu zamykał i czekał na wybicia troszeczkę wyższych górek. Siedmiodniówka. Oczywiście możecie sobie zobaczyć siedmiodniówkę, nie lubię patrzeć, ponieważ ona się dosyć często, dosyć mocno zmienia. Także moi drodzy, to już koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zasubskrybujcie, łapka w górę, dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych update'ów. No i co? Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się taka forma podoba, czy chcecie taką formę widzieć. A raz w tygodniu, oczywiście co tydzień będzie ona wyglądała inaczej. Czy ma być krótsza, czy ma być dłuższa, dajcie znać. Zapraszam Was również na Twittera, Discorda, tam dużo, dużo więcej wiedzy. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo Wam dziękuję za czas, za oglądanie odcinka i do zobaczenia!